Biuro Nieruchomości jest to miejsce, które skupia wokół siebie agentów nieruchomości. Jest to jednocześnie nazwa naszej działalności, jak i fizycznie miejsce pracy agentów nieruchomości. Można spotkać się z taką sytuacją, że agenci nieruchomości coraz mniej czasu spędzają w biurze, jako swoje biuro potrafią mieć jakąś fajną kawiarnię. Natomiast ja w tym odcinku postaram się przedstawić Wam plusy, jakie wynikają z tego, że będziemy pracowali w biurze, w takim fizycznym miejscu, jakim jest biuro, a nie w kawiarni, nie w pociągu, nie w samolocie. Zapraszam na ten odcinek. Po pierwsze, zapraszając kogoś do biura, wypadamy profesjonalnie. Możemy tym biurem pokazać swoją jakość, możemy pokazać, że tam pracujemy, że tam poświęcamy czas, że wyraźnie oddzielamy część prywatną od części zawodowej. W niektórych zawodach, szczególnie teraz, gdy się naprawdę home office coraz bardziej zrobił czymś naturalnym, pamiętajcie, że możemy w sposób profesjonalny wtedy wypadać, gdy jesteśmy inni niż wszyscy, czyli nie sprzedajemy nieruchomości, czyli najdroższego dobra na świecie w taki sposób, w jaki mogą pracować informatycy, tylko robimy coś w sposób troszkę nadzwyczajny, szczególnie właśnie w tych czasach, gdy jesteśmy zdalni. Słuchajcie, druga kwestia jest taka, że możemy zasugerować, że dużo osób będzie pracowało nad jedną ofertą. Często tak jest, tylko często właściciele mieszkań nie wiedzą o tym. Myślą, że agent jest od wszystkiego i agent 13-15 czynności, które od A do Z trzeba wykonać, żeby doszło do transakcji, wykonuje samemu. Więc gdy przyjdzie ktoś do takiego biura, zobaczy, że jest kilka osób i te kilka osób, kilkanaście osób, kilkadziesiąt osób może pracować także nad tą ofertą. To od nas zależy i od charakteru firmy, w jaki sposób przedstawimy czynności codziennej pracy agenta nieruchomości. Trzeci atut, który wynika z tego, że zaprosimy kogoś do biura i podpiszemy w nim umowę, jest taki, że odpada nam całkowicie ustawowy ten czynnik 14 dni od odstąpienia od umowy, gdy będzie ona zawarta poza lokalem wykonywania pracy, czyli poza biurem. Oczywiście są różne klauzule i można skrócić ten okres, natomiast ten jest z automatu ustawowo wyklucza tę możliwość i możemy w zasadzie zabrać się do pracy od razu, co działa na korzyść najczęściej wszystkich, tylko że niektórzy lubią skorzystać z takich możliwości, aby przytyczka w nos czasami dać agentom nieruchomości. Czwarty atut jest taki, że Ty masz wpływ na to, jak zostaniesz odebrany. To już od Ciebie zależy. W kawiarni to bywa różnie, są różne krzesła, różne stołki, różny sąsiad może siedzieć w stoliku obok, natomiast tutaj masz duże prawo do działania, do decydowania, w jaki sposób otoczenie i my będziemy odebrani. Także to są na pewno wartości fajne dodane. Ale to jeszcze nie koniec. Kolejnym atutem jest to, że możesz korzystać z różnych udogodnień multimedialnych. Jest telewizor często w biurze, można zrobić kawę w biurze, można puścić muzykę. Tego nie mamy w kawiarniach, tego nie mamy na ławce. Wiem, że są smartfony, smartfonami dużo można zrobić, ale jednak w biurze, gdy masz komputer, gdy masz drukarkę, gdy masz te wszystkie takie urządzenia typowo biurowe, teczki, możliwość wydrukowania, zrobienia różnych zmian. To są naprawdę fajne kwestie, które potrafią w sposób profesjonalny podejść do pewnych czynności, które wykonujemy, co nie zmienia faktu, że prawo oczywiście nam pozwala kreślić, stawiać parawki i uzupełniać umowy. I tak samo smartfony dają już taką możliwość, że często mają procesory nawet lepsze niż komputery, natomiast smartfon zawsze będzie smartfonem, komputer zawsze będzie komputerem, telewizor zawsze będzie telewizorem. Więc to jest także czynnik, który bardzo na korzyść może działać, gdy zaprosimy kogoś do biura. Wiecie co, ostatni czynnik, z którego ja zawsze korzystam, czyli zawsze, mniej więcej od 3 lat korzystam z tego czynnika, gdy mam się z kimś na współpracę umówić, to jest to, że ja zapraszam do biura z tego względu, żeby zrobić selekcję od tych, którzy dzwonią do 30 agencji, żeby im szukać mieszkania. Właśnie taką selekcję robię, więc jeśli ktoś nie ma czasu, żeby przyjechać do mnie do biura, no to jak mam mieć czas później, żebym z nim współpracował i sprzedawał coś za 3 miliony, za 2 miliony czy za 7 milionów. Więc gorąco namawiam Was wszystkich, abyście przenieśli pracę do biura i abyście korzystali z biur, bo naprawdę agencje nieruchomości mają fajne biura. Widać to na Instagramie, widać to na Facebooku. Jak pokazujecie swoje miejsca pracy, to są bardzo fajne miejsca, tylko szkoda, żeby one stały puste, bo szkoda płacić za puste powierzchnie, a można fajnie tam ludzi zapraszać, a przecież nasze codzienności polegają na spotkaniach z ludźmi, więc można tych ludzi także zapraszać do biur. Dzięki bardzo za uwagę i zapraszam ponownie.